zakroczym i odór, który od kilku miesięcy unosi się nad miastem. Mieszkańcy twierdzą, że źródłem fetoru jest składowisko odpadów znajdujące się na obrzeżach miasta. Firma zarządzająca tym składowiskiem uważa, że to nagonka. To jest niesamowite. Klienci z lotniska, którzy przylatują, mówią, dlaczego w taksówce u pana śmierdzi? Ja mówię, to nie w taksówce, proszę państwa. To na zewnątrz tak jest. Wizytówka też dla miasta, tak? Jest tablica zakroczym i nagle zaczyna się taki smród, że ludzie z tym kojarzą już powoli to miasteczko, tak? A jednak no, nie z tego chcielibyśmy, żeby to słynęło. Sprawia wrażenie takiego gazu. Jest bardzo uciążliwy, wręcz chwilę jak się postoi, to głowa boli, naprawdę bardzo złe samopoczucie jest. Ja mieszkam 2 kilometry stąd i po prostu jak troszeczkę zawieje wiatr, to na podwórku nie można okna otworzyć. Od dłuższego już czasu z tego oto wysypiska wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach, który jest uciążliwy nie tylko dla najbliższej okolicy, ale nawet i dla mieszkańców, którzy są oddaleni od tego miejsca. Smród z wiatrem bardzo ładnie się przenosi, zarówno w stronę tam zabudowań całego miasta, jak i w stronę okolicznych wsi. Narzekają na ten smród wszyscy. Prowadzę swoją działalność gospodarczą i też muszę drzwi zamykać, no bo wiadomo, wieje wszystko w ten. I jest niesamowity, niekiedy ten. To zależy, mówię, od tego, z której strony wieje wiatr. Inwestor niestety nas lekceważy. Na ostatniej wizycie powtarzał, że tu jest górskie powietrze, jaki zapach tylko można jest wyczuwalny, to zapach pączków. Więc nie podchodzi do tego poważnie. Kontro pokazała, że z jednej kwatery wydobywa się gaz, starej kwatery, która nie jest teraz składowana, nic tam nie jest. To jest wielka wątpliwość dla mnie, sieje z tego względu, że ten zapach się cały czas nasila, więc dlaczego to miała być stara kwatera? Problem mamy duży. Ja tu często wieczorem przyjeżdżam. Ten, w cudzysłowie, towar jest przewożony przeważnie późnym wieczorem, potem zagospodarowywany i tylko troszeczkę wiatru. Śmierdzi tak, że jest nie do wytrzymania. Jak się z panem rozmawia, mnie tam nie śmierdzi. No. Blisko mieszkam i co wiatr idzie w tamte strony, ja takiego czegoś nie czuję. To jest jakaś zmowa przeciwko temu kierownikowi, tak, dlatego. Ten pan po prostu powinien to zrobić dawno już porządek. On jest, nie chce tego zrobić, bo przyjmuje pewno jakieś rzeczy, które bardzo śmierdzą i to zasypuje. To jest kumulacja jakaś tego zapachu. No i po prostu śmierdzi tak, że ten smród wchodzi do domu, wchodzi po prostu przejeżdżając samochodem, potem jeszcze samochodu nie można wywietrzyć bardzo długo. No jest to po prostu bardzo uciążliwe. To jest rodzaj gazu, chemia. Górskie powietrze czy fetor? A w studiu kolejni goście, pani Beata Olszewska, radna gminy Zakroczym, a także burmistrz Zakroczymia, pan Artur Ciecierski. Proszę nam powiedzieć, co jest przywożone na składowisko w Zakroczymiu? No, tego nie wiemy. Wiemy tylko, co powinno być przywożone. Może nie do końca będę jakby tutaj mówił o szczegółach, tak? Bo nie mam tego w głowie, o tym mówią jakieś tam kody, natomiast generalnie można powiedzieć, że to powinny być odpady niebiodegradowalne, czyli odpady mieszane, komunalne nie powinny tutaj trafiać, tak? Natomiast co do szczegółów, no nie chcę już w to wchodzić. A śmieci z Zakroczymia też trafiają do składowiska, czy nie? Nie, bo to nie jest jakby, tutaj nie ma sortowni. Odpady z Zakroczymia zabiera firma, która wygrała jakby przetarg i wywozi je na instalacje, tak? Tam, gdzie podlegają sortowaniu.
Natomiast... Odór dokuczliwy jest od kilku miesięcy. Państwo zlecili kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Taka kontrola się odbyła, nie bez przeszkód zresztą, bo inwestor nie chciał wpuścić na teren ani strażaków, ani policjantów, ani wreszcie państwa radnych. Tak. No właściwie dzierżawca nie chciał nas wpuścić. Jaki miał argument? Właściwie po prostu nie chciał nas wpuścić, zamknął bramę. I powiedział, że nas nie wpuści. Ale to jest teren gminny, bo dzierżawi od gminy ten teren, więc jakby z zasady powinien umożliwić taki wgląd. No powinien, tak? W końcu jakoś nam się udało, weszliśmy i próbowaliśmy porozmawiać z dzierżawcą, ale dzierżawca nie chciał z nami jako radnymi rozmawiać. A co państwa interesowało? No chcieliśmy porozmawiać. Ja... Podaję, że miesiąc wcześniej z panem dzierżawcą się spotkałam przy śmieciowisku, rozmawialiśmy. No i myślę, że pan dzierżawca wie tak naprawdę, jaki ma problem, ponieważ powiedział, że żeby jakby nie nagłaśniać tego, że on się postara to wszystko tak zrobić, żeby było tak jak, żeby nie śmierdziało, żeby było wszystko w porządku. No i niestety nie zrobił nic w tym kierunku. Nadal posłuchajmy, co mówi prezes firmy zarządzającej tym składowiskiem. Sytuacja wygląda tak od pewnego czasu. Nie ma zapachu, a jest problem. Wszystko było w porządku, jak instalacja, bo przejąłem obiekt bardzo w złej kondycji. Trzeba było go rozbudować. Jedna część obiektu jest do rekultywacji. Wiąże się to z gigantycznym nakładem, gigantycznym, wielomilionowym. Wbudowana została kwatera, też za gigantyczne pieniądze. I to pojawił się problem, czyli jak instalacja już może funkcjonować, jest problem. Po kilku kontrolach, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nic nie stwierdzono tutaj negatywnego oddziaływania. Ta nagonka utrzymuje się od kilku miesięcy na spółkę. Była kilka razy straż, ekipy specjalistyczne, patrole chemiczne ze specjalistycznym sprzętem. I tu w tym momencie naprawdę żadna ze służb nic negatywnego nie wykryła. Prezes mówi, że to nagonka. Generalnie ja chcę tak mocno podkreślić, że władze lokalne nie miały ani nie mają zamiaru utrudniać prowadzenia działalności przez firmę PG Invest. Bo gdyby tak było i gdyby to była jakakolwiek nagonka z różnych względów, nie wiem, politycznych, no to byłaby już powiedzmy od grudnia 2014 roku, po wyborach, tak, samorządowych. Więc absolutnie no, to jest bzdura, to nie jest nagonka. Przecież ci ludzie, którzy przyszli, sobie tego nie wymyślili. Wtedy, kiedy spotkaliśmy się z telewizją pod składowiskiem. Natomiast zgadzam się z panem prezesem, tak, poczynił no, według niego gigantyczne nakłady. Oczywiście wybudował kwaterę, pewne rzeczy ma zrekultywować. Ja przepraszam może za jakieś tam kolokwializmy, ale nie można mu odmówić tego, że przez półtora roku nie było pół skargi na działalność tego składowiska. Ale też prezes mija się z prawdą, mówiąc, że po tych kontrolach nie było żadnych zastrzeżeń, ponieważ wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdził kilka nieprawidłowości, między innymi taką, że ta firma narusza warunki decyzji marszałka województwa mazowieckiego. I tu między innymi mówią, w tej decyzji jest mowa o tym, że nie stwierdzono wykonania zabezpieczenia geowłókniną, na skarpach piasek uległ osunięciu i pomiary wielkości emisji gazu nie są wykonywane. No więc widzi pani redaktor, to jest dziwne, że pan prezes dla telewizji wypowiada się, że to jest nagonka i że problemu nie ma. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jednak pewne niedociągnięcia ustalił, skierował informacje do marszałka województwa mazowieckiego. Delegatura w Ciechanowie w tej decyzji pisze, że poza terenem składowiska gaz nie był wyczuwalny. Trzykrotnie takie informacje znalazły się w tym raporcie po trzech kontrolach. Wobec tego, jest to fetor ze składowiska czy nie? Oczywiście, że jest fetor ze składowiska. Panie redaktor, jest tak, że boję się, że zakroczym stanie się słynny z tego, że śmierdzi. Śmierdzi w naszym zakroczymiu. Dojeżdżając do zakroczymia, śmierdzi.
Ja mieszkam kilometr od śmieciowiska i śmierdzi na podwórku. Czuć ogromny fetor, czuć gaz, więc... Teoretycznie tam powinny być składowane materiały budowlane. Z zasady, powiedzmy, odpad, który nie cuchnie. Czy wobec tego nie warto sprawdzić, co tam naprawdę jest przywożone? No więc właśnie tutaj pan prezes powołuje się na różnego rodzaju kontrole. Ja zakładam, na jaką się powołuje. No, kilka razy wysłałem na podstawie umowy dzierżawy pracowników po to tylko, żeby poczuł, że jesteśmy, że nadzorujemy, że patrzymy, no ale umówmy się, my nie jesteśmy profesjonalistami. Ja zakładam, że wcześniej czy później taka kontrola profesjonalna zostanie przeprowadzona. Natomiast na razie czekam, co zrobi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski również jest powiadomiony w tej sprawie. Przecież marszałek wydał pozwolenie zintegrowane. Ja osobiście wtedy, kiedy poprosiłem o pomoc Straż Pożarną, ja osobiście przebywałem na składowisku i czułem znamiona gazu. Natomiast byłem też świadkiem, jak, nie chcę wymieniać tej nazwy tej firmy w tym momencie, przyjechały odpady, które nie powinny tutaj trafiać. I mam nawet zdjęcia. To nie jest popiół, tak jak pan prezes podtrzymywał, że to jest popiół. Nie, to właśnie były odpady komunalne. Muszę powiedzieć, pani redaktor, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Lotnisko Modlin, port lotniczy, walczy ze składowiskiem, ponieważ na swoich radarach widzi ptactwo. To ptactwo jakby przyfruwa nie do materiałów budowlanych, tylko raczej do innych. Tak tutaj należy taką hipotezę postawić. Przecież wczoraj najświeższa informacja, samolot podchodzący do lądowania zderzył się ze stadem ptaków. Czy ktoś naprawdę musi zginąć albo musi dojść do tragedii, żeby wszyscy pootwierali oczy, co się tutaj dzieje? My zostaliśmy z tym sami. Ja nie chcę na dzień dzisiejszy angażować środków publicznych, chociaż mam poparcie Rady Gminy, żeby zaangażować i wydawać horrendalnych kwot, żeby udowadniać coś komuś. Ja wielokrotnie z tym panem rozmawiałem. Byłem, jak się okazuje, zwodzony, że to rolnicy, że to gnojowica, że to osad na polach, że to nie od niego. Nie ukrywam, że przez 2 miesiące dawałem szansę. Uważam, że trzeba rozmawiać. To jest przedsiębiorca, tak? No, warto rozmawiać i prezes zaprasza, przynajmniej rozważa taką możliwość stworzenia dnia otwartych drzwi na składowisku. Mieszkańcy przyjdą? Na pewno przyjdą mieszkańcy. No, ale my rozmawialiśmy z prezesem i prezes ze mną rozmawiał. Był też świadek tej rozmowy i powiedział, że wszystko zrobi, uczyni wszystko, żeby nie było to dokuczliwe, żeby nie było uciążliwe dla mieszkańców i nie zrobił nic. Wręcz cały czas ten fetor się nasila i jest coraz gorzej, a wiemy o tym, że przyjdzie lato, będzie ciepło. No i niestety to, co będzie coraz gorzej jeszcze przed nami. Właśnie. I dlatego teraz tak walczymy o to. Liczymy zatem na szybką decyzję i szybkie działania właściciela tego składowiska. Dziękuję państwu za rozmowę. Dziękujemy również państwu. Kolejny program za tydzień. Czekamy na maile twojesprawy@tvp.pl i na telefony 507 0507. Do zobaczenia we wtorek o 17.30.